będę jeszcze pod poduszę, kiedy będę prezentować wszystkich uczestników wystawy, ale najpierw myślę, że należy głos oddać właśnie poezji. Mamy wśród nas artystów tak wszechstronnie utalentowanych, że nie tylko mają tu swoje obrazy, swoje wiersze, ale jeszcze potrafią nam odegrać i odśpiewać tę poezję swoją czy inną. Zapraszam najpierw Joasię Jagiełło, potem Jurka Dążyka, dwoje uczestników wystawy. Joanna Jagiełło, proszę Państwa, oprócz tego, że maluję, piszę wiersze, piszę też prozą. Ja właśnie niedawno w radiu usłyszałam rozmowę z Joanną na temat jej ostatniej książki. Także o, no, jest to prawdziwy omnibus malarsko poetycko literacki. I powiedz może sama, Joasiu, co? Przede wszystkim jest mi strasznie przyjemnie. Chciałam bardzo podziękować za zaproszenie na tę wystawę. Chciałam powiedzieć, że to jest niesamowicie, przynajmniej dla mnie, ciekawa wystawa. Jestem pod wrażeniem. Wiem, jak dużo kosztowało jej przygotowanie. Myślę, że Ania Sobol zrobiła coś naprawdę wielkiego. Zebranie tych prac, zebranie wierszy, to nie jest taka zwyczajna wystawa, bo tutaj to jest tak jakby jednocześnie została wydana książka, można powiedzieć, razem z tą wystawą, dlatego że te wszystkie wiersze, które mogą Państwo przeczytać przy obrazach, one też składają jakąś taką całość literacką. I całe przedsięwzięcie jest mi niezwykle bliskie. Maluję w Galerii Wiecowej. My tam też od długiego czasu staramy się połączyć ze sobą słowo, obraz i dźwięk. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Gdyby ktoś chciał, to Jurek udziela informacji. Ja zagram jedną piosenkę. My nie będziemy tutaj dawać koncertu. Wiem, że zostanie, albo inaczej. Sytuacja jest jaka jest. To nie jest jakiś wielki występ. Po prostu chcielibyśmy, zostaliśmy poproszeni, żeby coś na tej wystawie zaśpiewać, coś z poezji, żeby komponowało się z obrazami. I to może być tak, że kiedy zaśpiewam, mogą Państwo pomyśleć znakomicie, że to była tylko jedna piosenka i nie będzie więcej, bo ona strasznie wyje. Może się tak zdarzyć. A może się tak zdarzyć, że poczują Państwo niedosyt. Jeżeli to drugie, to już zapraszamy na finisarz. Jest wystawa, będzie 7 listopada i wtedy będzie znacznie więcej muzyki, poezji. Będzie większy program, wielki koncert, wielki program artystyczny na tej scenie. W czasie tego programu będzie też rozwiązanie plebiscytu publiczności. Tam jest napisane, pewnie dostali Państwo też drogą mailową informację, że na obrazy można głosować. Bardzo prosimy, żeby głosować nie tylko na nasze, po prostu na te, które się najbardziej podobają. A teraz piosenka do tego obrazu. Obraz powstał najpierw, piosenka później, to jest takie uzupełnienie. Piosenka ma tytuł Skrzypek bez dachu. Bez ciebie jestem jak skrzypek bez dachu. Bez ciebie jestem jak pies bez kości. Drzewo, co liście wiosną traci. Jak urodziny bez kości. Chmury się kłębią nad działkami.